Nazywam się Szymon Hawro. Dzisiaj jesteśmy na polu po kukurydzy na ziarno. Znajdujemy się w miejscowości Żarczyn w gminie Kcynia. Dziś na polu pracuje ciągnik masy Ferguson, model 7618 o mocy nominalnej 175 koni. Został on kupiony w 2014 roku. Także pracuje już u nas na gospodarstwie czwarty rok. Jak do tej pory sprawdza się bez zarzutu. Współpracuję również z siewnikiem do uprawy pasowej, w związku z czym byliśmy zmuszeni podnieść mu trochę moc. Obecnie ma około 210 koni. Przyrost mocy jest widoczny i znaczący. Widać to właśnie głównie przy pracy z siewnikiem czy przy transporcie. Ciągnik jest w wersji wyposażenia pośredniej z wielofunkcyjnym podłokietnikiem. Przekładnia, która tutaj jest zamontowana, to Dyna 6 z czteroma biegami do przodu i do tyłu i z sześcioma półbiegami do każdego biegu. Prędkość maksymalna, jaką ciągnik osiąga, to 43 km na godzinę. Zainstalowana jest miękka oś, co znacznie poprawia komfort podczas transportu. Kupiliśmy go, tak jak wspominałem, w 2014 roku w firmie Korbanek. Był to drugi ciągnik, który kupiliśmy w tej firmie, a w sumie trzeci Massey Ferguson na naszym gospodarstwie. Ciągnik 7618, który mieliście Państwo okazję oglądać na zaprezentowanym materiale wideo, jest ciągnikiem należącym do rodziny 7600. Rodziny, która jest w pewnym sensie przełomową serią, która została wprowadzona w 2012 roku. Seria 7600 już w tym samym roku została w zasadzie odznaczona wszystkimi możliwymi najważniejszymi nagrodami, czyli chodzi tutaj głównie o targi Agritechnika, gdzie ciągniki serii 7600 zdobyły nagrodę maszyny roku w kategorii 180 do 260 koni mechanicznych, Golden Design Award. Kolejna sprawa, ten ciągnik zakwalifikował się do finału ciągnika roku i to był rok 2012. W tym samym roku ten ciągnik otrzymał również nagrodę Grand Prix Innowacji. To już było w Budapeszcie, także można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej udanych i przełomowych modeli Masseya Fergusona. Ciągniki te w zasadzie otrzymały te wszystkie odznaczenia i wyróżnienia ze względu po pierwsze na dość nietypowy wówczas wygląd. Ten ciągnik był to ciągnik o ściętej masce i jakby współgrającej z tym wszystkim kabinie panoramicznej o szerokim kącie otwarcia. Oczywiście przekładało się to na parametry takie jak zwiększona manewrowalność tego ciągnika, no i lepsze parametry związane z osiągami, o których powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o wnętrze tejże kabiny, tutaj dość nietypowa, bo nowo wprowadzona deska rozdzielcza oraz to, co powiedziałem, dość przestronne szyby, panoramiczna wręcz kabina, to były główne elementy, które można było od razu zauważyć po wejściu do wnętrza tego ciągnika. Z zewnątrz również nietypowe było to, że wprowadzono zintegrowany przedni TUS z wałkiem WOM. Na przodzie to było 4000 kg udźwigu, natomiast na tyle ponad 9300 kg, co w zasadzie czyniło zadość temu, że była to faktycznie nietypowa i odznaczająca się od pozostałych maszyna w ówczesnym czasie. Jeżeli chodzi o osiągi, ten ciągnik również mocno odznaczał się na tle swoich poprzedników, modeli, które były wówczas wcześniej oferowane przez koncern Akko, ponieważ był to ciągnik o wprowadzonym nowatorsko opracowanym module SCR. Był to moduł SCR o tak zwanej drugiej generacji, gdzie, jak wówczas deklarował producent, pozwalało to wprowadzić 16% oszczędność paliwa.
Natomiast dodatkową rzeczą było to, że zarówno moduł SCR i katalizator DOC były zlokalizowane w rurze wydechowej o dość wówczas nietypowym kształcie, co z kolei sprawiało, że silnik nie doznawał dodatkowego podgrzewania z tytułu obecności tychże modułów, które zostały wyłączone na zewnątrz. Jeżeli chodzi o silnik, był to silnik 6,6 litra, silnik AKKO Sisu Power, który również miał swoją udoskonaloną formułę. No i kolejna sprawa, skrzynia biegów. W przypadku ciągników 7,6,18 były to ciągniki oferowane w zasadzie w dwóch opcjach, jeżeli chodzi o przekładnię. Była to przekładnia Dyna 6 o ulepszonej konstrukcji, bądź też przekładnia bezstopniowa, czyli Dyna VT. Dyna 6 wprowadzona w tejże również serii to przekładnia, która dysponowała bardzo dobrym pokryciem ilości biegów w zakresie od 4 do 12 km na godzinę, czyli bardzo duża korzyść dla finalnego użytkownika. No i w zasadzie, gdy mówimy o serii 7600, tak jak już wspomniałem, wszystkie te elementy stanowiły o tym, że była to seria dość przełomowa, poprzedzająca serię 7700. Zapraszam Państwa do zapoznania się nadal z szeroką ofertą w naszym wydaniu w odniesieniu do ciągników Massey Ferguson. Serdecznie zapraszam Państwa na naszą stronę internetową.